witam serdecznie. Tutaj jest mikrofon. Prośba o bliskie. O bliskie tutaj bliskie stanowisko będę mikrofon. Halo, czy mnie słychać? Cieszę się, że mogę tutaj przemówić, szczególnie, że widzę naprawdę bardzo pozytywną energię po tym Marszu Polskości. Ona jest bardzo ważna, dlatego, ponieważ na scenie politycznej Tusk Kaczyński za gospodarowanie właśnie prawie wszystkie emocje polityczne. Oni się nienawidzą, oni podzielili całe rodziny, które często nawet już się nie spotykają razem na wspólnych obiadach, dlatego, bo tam ciotka głosuje na PiS, dziadek głosuje na Platformę, czy odwrotnie. Oni się nienawidzą szczerze, natomiast Kaczyński z Tuskiem robią to tylko na pokaz. Wiadomo, że jeden bez drugiego nie może istnieć. Pamiętacie wybory prezydenckie w 2020 roku? Właściwie była ogromna szansa, aby Platformę Obywatelską pogrzebać raz na zawsze. Małgorzata Kidawa-Błońska była tak żenującym kandydatem, że nawet już w niektórych sondażach dostawała tylko 2%. Można było pogrzebać Platformę. Platforma by się po takim ciosie nie podniosła. No to co wy myślili? Dogrywkę. Wymienili kandydata. Dzięki PiS-owi przecież, oczywiście, dzięki tym wyborom za 70 milionów, które się nie odbyły. Tym, które przygotowywał Jacek Sasin. To jest sztuczna wojna. Wiecie, kogo oni bardziej nienawidzą niż siebie nawzajem? Nas, dokładnie. Nas nienawidzą. Nienawidzą Konfederacji, nienawidzą w Realu, nienawidzą Ruchu Narodowego, Konfederacji Korony Polskiej, Partii Korwin, Wolnościowców. Oni nienawidzą nas. Jak widać, są w czymś zgodni. TVN z TVP, oni jedni nadają cały dzień na Tuska, drudzy na cały dzień na Kaczyńskiego, ale w żadnym z tych mediów nie pojawiają się politycy Konfederacji, bo się nas boją. Tutaj rozmawiałem z paroma osobami i niektórzy mnie pytali, co zrobić. Jest nas mało. Ja nie uważam, że jest nas mało. To jest... Wy dajecie nadzieję. Tak jak Ignacy Skorupko, jak rozglądał się dookoła, widział wokół siebie żołnierzy, którzy może mieli zwątpienie, może się bali. On być może także odczuwał lęk, strach, ale był inspiracją, dał nadzieję. Sam poszedł na tą czerwoną zarazę, nie licząc się z konsekwencjami, nie obracając się za siebie, zanim poszli inni. Wy jesteście jak ten Ignacy Skorupko, dajecie Polakom nadzieję. W Polakach jest ogromny potencjał, który wy musicie wyzwolić. Pamiętajcie o tym. Konfederacja będzie was reprezentować, a w Realu trzeba oglądać, ponieważ właściwie to jest jedyna szansa na to, aby posłuchać trochę prawdy, ponieważ w mainstreamowych mediach tej prawdy nie usłyszycie. Dlatego chciałbym tutaj wyrazić ogromną wdzięczność i złożyć najszczersze życzenia z okazji urodzin w Realu. Mam nadzieję, że będziemy razem nadawać, także będziemy zapraszani do tych wolnych mediów, które być może będą tymi mainstreamowymi. Tego życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witold Tumanowicz. Zapraszam Karolinę Pikułę, która dzisiaj wspaniale współprowadziła marsz.